Witajcie w 99. odcinku. Co słychać, panie profesorze? Walter, możesz w to uwierzyć? Odcinek 99, to znaczy, że następny odcinek będzie naszym setnym, czyli jubileusz. I wreszcie pójdziemy do niebiańskiego domu. Chcielibyśmy. Dzisiaj mamy ciekawy temat. Boże przymierze. Tak. Jest tu wiele nieporozumień, więc będzie potrzebna obecność Ducha Świętego. Nasz ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwa i że aż dotąd nas doprowadziłeś. Chwalimy Twoje imię, bo bez Ciebie niczego nie bylibyśmy w stanie zrobić. Prosimy Cię ponownie, pobłogosław tę dyskusję oraz wszystkich oglądających i słuchaczy. W imieniu Jezusa. Amen. Martin, dlaczego rozmawiamy o przymierzu? Bo jest to zasadnicza składowa dni ostatecznych. Istnieje naród, który jest przymierzem. Naród. Nawet w dzisiejszych czasach. To jest właśnie nowe przymierze. Musimy to zrozumieć, bo istnieje wokół tego wiele nieporozumień. Niuanse są nieraz tak drobne, że nawet niewielka zmiana lub przeniesienie akcentu może zmienić całą teologię. Tak, to prawda. Weźmy na przykład werset Zaprawdę, powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Albo Zaprawdę, powiadam Ci dziś, będziesz ze mną w raju. Jest ogromna przepaść między tymi dwiema teologiami, a słowa są te same. Musimy więc być bardzo ostrożni. Tak i patrzeć na, co jest położony nacisk. Również musimy rozumieć znaczenie, jakie treść ma w obecnych czasach. Ciągle słyszymy, że twierdzenie, że przykazania Boże wciąż obowiązują. To legalizm. Bo teraz jesteśmy pod nowym przymierzem. Słyszymy też drugą stronę: liberalizm. Więc jak to jest? Musimy znaleźć odpowiedź w samych przymierzach. Uważam, że dobrze będzie, jak już zakończymy na 99 odcinku, bo wierzę, że już niedługo ujrzymy przyjście naszego Pana. Wierzę tak samo. Zadajmy więc kilka pytań. Jaki jest cel przymierza? Jaka jest różnica między biblijnym przymierzem a zwykłym przymierzem? Na jak długo zostało zawarte? Jakie są postanowienia dla ludzi takiego przymierza, które zostało zawarte z Bogiem? Jakie jest Boże zobowiązanie w przymierzu? Do czego Bóg się zobowiązał? Celem biblijnego przymierza jest to, aby służyć ludziom. Tak, to umowa, prawda? Potrzebne są dwie strony, aby była ważna. Nie można zawrzeć przymierza z samym sobą. Można coś sobie postanowić, ale nie można zawrzeć przymierza. A jaka jest różnica między biblijnym przymierzem i zwykłą umową? Obie muszą podlegać prawu. Biblijne przymierze zostaje zawarte z najwyższą władzą we wszechświecie. Czyli najwyższa władza wszechświata zawiera je z Tobą. Raczej tak. Biblijne przymierze jest zawsze inicjowane przez Boga. Zawsze to Bóg ma inicjatywę. Zwykłą umowę zazwyczaj zawiera się z konieczności. Ale jak długo przymierze obowiązuje? Aż zostaje rozwiązane lub aż jedna ze stron przestaje dotrzymywać przymierza. Wtedy staje się nieważne. Jakie postanowienia przymierza są dla ludzi? Muszą wypełniać ludzką część przymierza. Co obowiązuje Boga w przymierzu? Wypełnianie jego części przymierza. To proste. To nie mechanika kwantowa, to zwykły akt prawny. Pojawia się pytanie, dlaczego Bóg zabierał przymierza z ludźmi. Przytoczę cytat z książki, aby go poznać. Człowiek przez grzech stracił swoją świętą niewinność i zadłużył się u szatana. Chrystus, jednorodzony syn Boży, oddał siebie samego, by odkupić człowieka i zapłacił cenę na krzyżu Golgoty. Opuścił światy nieupadłe, zastępy świętych aniołów w niebie, ponieważ nie mógł pogodzić się z tym, że ludzkość została odłączona. Niebiański kupiec odłożył swoją królewską szatę i koronę, chociaż jest księciem i wodzem w niebiosach przywdział szatę ludzkości i przyszedł na zbrukany i obłożony klątwą świat, by szukać zagubionej perły, człowieka upadłego przez nieposłuszeństwo. To ciekawe, że ta przypowieść o zagubionej perle ma podwójne znaczenie. Drogocenną perłą jest oczywiście Chrystus i my musimy ją znaleźć, prawda? Chrystus jednak też wyruszył na poszukiwanie zagubionych pereł swojego królestwa. Jest tu więc podwójne znaczenie, ale to Bóg ma inicjatywę. On chce odnowić relacje, które miał z Adamem i Ewą przed upadkiem. Jest ważne, żeby zaznaczyć, że Bóg stworzył ludzi o szczególnym usposobieniu. Nie była to upadła natura. Było to usposobienie na obraz Boga i w harmonii z nim. Spójrzmy na kilka przymierzy biblijnych. Przymierze z Adamem w Księdze Rodzaju 3.15. Z Noem i jego synami. Z Abrahamem, Izakiem, Jakubem, Mojżeszem, a potem nowe przymierze, o którym czytamy po raz pierwszy w księdze Jeremiasza w 33 rozdziale. Spójrzmy na kilka z nich. Adam i Ewa, księga rodzaju 3.15. I ustanowienie przyjaźni między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. Potomstwo zdepcze mu głowę. Paweł podkreśla, że potomstwo jest w liczbie pojedynczej i odnosi się do Chrystusa. Będzie więc nieprzyjaźń między Kościołem Szatana a Kościołem Boga. Zakończy się ukąszeniem w pięte Chrystusa i zniszczeniem Szatana. To obietnica. Cytat z historii zbawienia. Smutek napełnił niebiosa, gdy się dowiedziano, że człowiek jest zgubiony, że świat stworzony przez Boga zaludnią istoty śmiertelne skazane na nędzę, choroby oraz śmierć, że dla winowajcy nie ma drogi wyjścia. Rodzaj Adama musi umrzeć. W widzeniu zobaczyłam Jezusa, zauważyłam na jego twarzy wyraz współczucia i smutku. Zobaczyłam, jak zbliżał się do tej niezwykle jasnej światłości otaczającej Ojca. Towarzyszący mi anioł wyjaśnił, że Chrystus jest na poufnej rozmowie z Bogiem. Otaczające ojca wspaniałe światło trzykrotnie obejmowało Jezusa, a potem zbawiciel wyszedł do ojca i moim oczom ukazała się jego postać. Łagodne oblicze, bez jakiegokolwiek śladu zmartwienia czy zwątpienia, promieniowało niewysłowioną dobrocią i miłością. Chrystus oznajmił zastępom anielskim, że znaleziono ratunek dla zgubionego człowieka. Powiedział im, że wstawił się za grzesznikami u ojca i ofiarował na okup swoje własne życie, biorąc na siebie wyrok śmierci, aby człowiek mógł otrzymać przebaczenie. Mocą swej krwi i posłuszeństwa prawu Bożemu wyjedna ludziom łaskę u Boga, a wtedy będą mogli wrócić do pięknego raju i spożywać owoce z drzewa żywota. A więc jest to historia o tym, jak powstał plan zbawienia. To obraz miłosierdzia, nie był to niczyj nakaz. Była to osobista decyzja z miłości. A potem było przymierze z Noem. Ciekawe, że widzimy tu ludzkie niepowodzenie. Przymierze musi zostać odnowione. To prawda. A więc przedpotopowy świat musiał zostać zniszczony i przymierze zostało zawarte z Noem. Księga rozdziału 6.18. Ale z Tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki Ty i synowie Twoi i żona Twoja i żony synów Twoich z Tobą. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przymierza, Księga Rodzaju 9:12, 12, które ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami po wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. A więc tutaj Bóg ustanawia fizyczny znak jako wieczne przypomnienie o przymierzu. Ten znak istnieje aż do dzisiaj, prawda? Dokładnie. Zastanówmy się, jakie są podobieństwa między przymierzem z Noem a przymierzem z Adamem. Czy przymierze z Noem było jednostronne? Cóż, Noem musiał być słuszne. Tak, gdyby nie wszedł do arki, nie uratowałby się. Tak jest. Gdyby jej nie zbudował, również nie zostałby ocalony. Myślisz, że naśmiewano się z niego? Oczywiście. Naukowcy mówili mu, że potop nie może nastąpić. Było to niemożliwe. Deszcz nigdy wcześniej nie padał, jak czytamy w Biblii. A ten człowiek przepowiadał coś niemożliwego. Skoro nigdy wcześniej nie padało, to również nigdy wcześniej. Nie było tęczy. Tak jest. Nie było dotąd kropel deszczu, które by załamywały i rozszczepiały światło. To przymierze miało znaczyć, że nigdy więcej to się nie powtórzy. Nie mogło więc być jednostronne, bo Noe wykonał czynności związane z dotrzymaniem przymierza w swojej części. Przeczytajmy teraz o zobowiązaniach w przymierzu z Noem. Gdy Chrystus powiedział im o znakach swojego przyjścia, rzekł: Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Baczcie, czuwajcie. Bóg zawsze ostrzegał ludzi o nadchodzących sądach. Ci, którzy wtedy wierzyli jego słowom i postępowali z wiarą, będąc Posłusznymi Jego przykazaniom uniknęli sądu, który spotkał nieposłusznych i niewiernych. Zawsze jest taki fundament. To prawda. Jeśli pamiętacie poprzednie zdanie, gdy Jezus poszedł do Ojca, chodziło o podległość Jego krwi i posłuszeństwo wobec przykazań. Tak jest. Adam i Ewa byli zobowiązani przymierzem, by zachować nakazy Boże. Słuchać i nie jeść owocu z drzewa poznania dobra i zła. A oni złamali przymierze. Nie staliby się legalistami, gdyby posłuchali przykazań. Bóg rzekł do Noego: Wejdź do arki, ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Noe był posłuszny i został uratowany. Wieść dotarła również do Lota: Wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Lot oddał się pod opiekę niebiańskich posłańców i został uratowany. Czy Lot był bez skazy, Marti? Nie. Miał sporo wad, prawda? I nawet został uratowany. Nawet gdy został uratowany, poszedł do sklepu monopolowego w Soarze, potem zabrał drinki do jaskini. Konsekwencje tego były koszmarne, prawda? Dokładnie. Co go jednak uratowało? Zaufał Bogu. Uwierzył i wyszedł. I nie obejrzał się. Uczniowie Chrystusa również zostali ostrzeżeni o zagładzie Jerozolimy. Ci, którzy oczekiwali znaku zbliżającej się katastrofy i poszli za jego wskazaniem, uniknęli klęski. W dzisiejszych czasach również zostaliśmy uprzedzeni o powtórnym przyjściu Chrystusa i o zagładzie, która ma spaść na świat. I tylko ci, którzy tego ostrzeżenia posłuchają, dostąpią zbawienia. A więc jest ostrzeżenie, jest zobowiązanie, jest posłuszeństwo i rezultat. To jest właśnie przymierze. Tak to działa. Żyjemy w czasach, w których największa siła destrukcyjna ma dopiero nadejść. Jest więc ważne, Abyśmy wierzyli tak, jak wierzył Abraham, Noe i apostołowie i abyśmy byli posłuszni. Musimy również praktykować to, w co wierzymy. Właśnie tak? Jest taka pieśń. Ufaj i posłuszny bądź. Nie ma innego szczęścia w Jezusie, niż ufać i posłusznym być. W Biblii często czytamy, że ducha świętego otrzymali ci, którzy byli jemu posłuszni. Nie można więc oddzielić posłuszeństwa od działania. Jest jednak też ważne, abyśmy rozumieli niuanse. Dojdziemy do tego. Przeczytajmy o tym, co się stało u Abrahama. Księga rodzaju 12, wersy od 1 do 3. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu Ojca swego do ziemi, którą Ci wskaże, a uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To spore wezwanie, prawda? Porzucić własną ziemię. Czy to jest ważne? Tak. Dlaczego? Normy i standardy danego kraju mogą być zupełnie inne niż normy i standardy, które ma na myśli Bóg. Od rodziny swojej i z domu Ojca swego. Od Twojej dalszej rodziny i bliższej rodziny. I idź do ziemi, którą Ci wskaże. To spore wyzwanie. Potem czytamy obietnicę w Księdze Rodzaju, 17, wersy od 7 do 10. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twojego po tobie. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. A więc widzimy tu przymierze obrzezania. Czyje to było przymierze? Boże przymierze. To bardzo ważne, prawda? Czytając, musimy pamiętać, że Abraham nie zawarł tego przymierza z Bojem. To Boże przymierze. Kolejne pytanie. Czy Bóg popełnia błędy? Nie. Czy czasami popełnia tymczasowy błąd i musi go naprawić? Nie. Czy Bóg wie, co się stanie zanim się stanie? Tak. A więc skoro zawarł przymierze, to musiało to być dobre przymierze, prawda? Tak właśnie. Zostało nazwane przymierzem obrzezania. Martin, czy to oznacza, że obrzezanie swoich synów jest wystarczające? Nie. Czy to powinno mieć jakieś głębsze znaczenie? Wiele osób pewnie myśli, że to zastąpiło poprzednie przymierze. Jest to jednak kontynuacja, odnowienie, tak jak wspomniałeś. Zawsze jest głębsze znaczenie przymierza niż same czynności, które należy wykonać. Correct. Tak jest. Nie dotyczyło to nawet samego Abrahama. Dotyczyło jego potomstwa. Okay. Jest więc ważne, aby podkreślić, że symbol obrzeski, czyli symbol obrzezania serca, to symbol tego, w co wierzysz. To wartość moralna, którą chcesz przekazać swoim dzieciom. Dokładnie, cały pakiet. Czy dziewczyny są w takim razie wykluczone? Nie. Nie, są częścią tego, dlatego że nawet dziewczyny są w linii genealogicznej Abrahama. Tak, a one są podległe mężom. Tak jest. Kto stanowi o płci potomstwa? Matka czy ojciec? Ojciec. Tak, ojciec. Tylko ojciec może dać chromosom Y lub chromosom X, prawda? A więc również kobiety są włączone do przymierza. Bez kobiet nie byłoby potomstwa. Bez nich nie byłoby przymierza. To ciekawe stwierdzenie. Kto był pierwszy? Adam czy Ewa? Adam. Adam był pierwszy, prawda? A więc czy Adam miał wszelką genetyczną zdolność, którą mógł przekazać Ewie? Tak. Miał chromosom X i chromosom Y, prawda? Tak. A więc jakby Adam nie był pierwszy, tylko Ewa, czy ona miałaby wszelką genetyczną zdolność, którą mogłaby przekazać Adamowi i zrodzić potomstwo? Nie. Nie miała chromosomu Y, a więc to Adam musiał być pierwszy. Po raz kolejny Biblia ma rację, a nauka niestety jej nie ma. A więc w jaki sposób przymierze uległo zmianie, gdy imię Abrahama zostało zmienione na Abraham? Jakie są podobieństwa i różnice między poprzednimi przymierzami zawartymi z Adamem i z Noem? Czy ofiara Izaka również była częścią przymierza? To są ciekawe pytania, Martin. Jak się zmieniło? Imię Abram zostało zmienione na Abraham, co oznacza ojciec narodów. Innymi słowy, przymierze zostało zawarte z całą ludzkością. Prawda? Tak. Wydaje mi się, że Bóg już od początku miał to na myśli. Tak jest. Czyniąc tak, poszerzył nieco bardziej znaczenie przymierza z Abrahamem. Jednak sposób, w jaki to miało być osiągnięte, czyli poprzez potomstwo, zostało utrudnione przez niepłodność jego żony. To była próba. To była próba, a Bóg specjalnie poczekał, aż już nie była w wieku rozrodczym, żeby było oczywiste, że to cud, a nie wynik ludzkiego działania. Dużo więc się składa na to przymierze, prawda? Hmm. Hmm. Jakie są podobieństwa między poprzednimi przymierzami zawartymi z Adamem i Noem? Noe był oczywiście ojcem świata po potopowego. To jeśli przymierze zostało zawarte z Noem, również objęło całą ludzkość. Tak jak w przypadku przymierza z Adamem. Dokładnie. Teraz jednak już nie było przymierza obrzezania. Przestawiamy się z fizycznej rzeczywistości na duchową rzeczywistość, czyli serce. Obrzezanie było symbolem obrzezki serca. Teraz przechodzimy do fizycznego faktu, że Noah jest dosłownie ojcem ludzkości popotopowej. Do przymierza z tymi, którzy podejmują decyzje w swoich sercach. To ogromna różnica, prawda? Tak. I tak naprawdę, chociaż popraw mnie, jeśli się mylę. To było podobne do tego, co Bóg uczynił z pierwszymi przymierzami. Powinno było się zacząć od serca. Powinno, ale było inaczej. Kolejne podobieństwo to to, że Bóg znowu miał inicjatywę. Tak jest. A co z ofiarą Izaka? Czy była częścią przymierza? Jakbym miał odpowiedzieć, powiedziałbym, że nie. Nie była częścią przymierza, raczej próbą Abrahama. Tego, czy akceptuje i ufa przymierzu. To była próba, tak jak w przypadku jego niepłodnej żony. Tak jest. Miało to się stać przez Izaka, a w tamtym momencie Izak miał zostać złożony w ofierze. To dopiero musiało wprowadzić u niego dysonans poznawczy. Pokazuje to jednak znowu tę drugą część, niuans. Czyli wiarę, która musi ujawnić się w przymierzu. Tak, przechodzimy do kwestii wiary. Abraham jest świadkiem dla wszechświata. Niebiańskie istoty były świadkami sceny, w której wiara Abrahama i uległość Izaka zostały poddane największej próbie. Próba ta była znacznie trudniejsza niż ta, którą musiał przejść Adam. Dostosowanie się do zakazu, jaki nałożono na naszych pierwszych rodziców, nie wiązało się z żadnym cierpieniem, ale rozkaz dany Abrahamowi wymagał najboleśniejszej ofiary. Całe niebo z podziwem i uznaniem przyglądało się niezachwianemu posłuszeństwu Abrahama i pochwalało jego wierność. Szatańskie oskarżenia okazały się fałszywe. Bóg oświadczył swemu słudze, Teraz wiem, że boisz się Boga wbrew temu, co twierdził szatan, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Boże przymierze, potwierdzone Abrahamowi przysięgą wobec istot innych światów, zaświadczyło, że posłuszeństwo będzie nagrodzone. Znów pojawia się element posłuszeństwa, ale przecież musiał to zracjonalizować. Musiał sobie pomyśleć, ale Bóg złożył obietnicę mojemu potomstwu poprzez to dziecko, a teraz domaga się złożenia tego dziecka w ofierze. Skoro wierzę, że Bóg jest wierny i by mnie nie okłamał, muszę spodziewać się cudu, a Bóg go wskrzesi. Postąpił zgodnie z wiarą. Wiara została mu poczytana jako sprawiedliwość. Wiesz, w obecnym czasie często ma miejsce coś podobnego. Dużo się dzieje na świecie i wiele osób pozostaje w niepewności. Jeśli będziemy wierzyć Bogu, tak jak Abraham, to bez względu na to, jakie mamy trudności, zatroszczy się o nas. Tak jest. W pewnym sensie inscenizował plan zbawienia. Księga rodzaju 22 od 5 wersu. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. To znaczy, że wierzył, że nawet po złożeniu ofiary przyprowadzi z powrotem Izaaka, prawda? Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. To symbol Chrystusa, który niósł za nas krzyż. I rzekł Izak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa. A gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. To takie małe przedstawienie planu zbawienia. Ciekawe, że w Biblii króla Jakuba czytamy, że. Bóg zapewni owce. W nowej wersji króla Jakuba taki sens jest zniszczony. Czytamy tam, że Abraham powiedział, mój synu, Bóg zapewni sobie owce. Nie. Bóg nie zapewnia sobie owce. Bóg zapewnia owce dla nas, dla grzeszników. Po co miałby sobie zapewniać, skoro jest bez grzechu? Zupełny absurd. Dlatego trzeba się zawsze upewnić, że czytamy przekład, który nadaje właściwy sens. Chrystus ukazuje się Abrahamowi. Chociaż przymierze to zawarte było z Adamem, a odnowione z Abrahamem, nie mogło być zatwierdzone przed śmiercią Chrystusa. Mamy tu piękną typologię. Istniało dzięki obietnicy Bożej, gdy Bóg po raz pierwszy nadmienił, że będzie dane odkupienie i było przyjęte przez wiarę. Później, kiedy zostało zatwierdzone przez Chrystusa, zostało nazwane nowym przymierzem. Martin, tak naprawdę czytamy tu, że nie ma różnicy między Przymierzem z Adamem a Przymierzem z Abrahamem, ale musiały być zatwierdzone przez Chrystusa. Inscenizacja planu zbawienia była spojrzeniem w przyszłość. Teraz, gdy Jezus jest tam fizycznie, niuanse nabierają innego znaczenia. Jeszcze głębszego. Zakon Boży był podstawą tego przymierza. Było to związane z posłuszeństwem, które było po prostu zarządzeniem, jak na nowo doprowadzić ludzi do harmonii z Bożą wolą, prowadząc ich tak, aby mogli być posłuszni Zakonowi Bożemu. Patriarchowie i prorocy, rozdział 32. Gdyby nie było możliwe, by ludzie pod przymierzem Abrahama zachowywali Boże przykazania, każdy z nas byłby zgubiony. Jakże trudne to musiało być, by Abraham wypełnił nakaz i zabrał syna. Nie był jedynym synem, ale był wywyższony nad innymi. Miał go zabrać ze za sobą i złożyć w ofierze. Czy to był trudny rozkaz do wypełnienia? Z pewnością. Czy był trudniejszy niż nie jedzcie owoców z tego drzewa? Tak, zdecydowanie było to trudniejsze. Był w pełni świadomy konsekwencji, a więc to zrobił. Mógł to wypełnić? Mógł wypełnić Boży rozkaz? Tak. I tak zrobił, prawda? Jaką on musiał mieć wiarę? Ogromną. Musiał mieć ogromną wiarę. Musiał wierzyć, że Bóg dotrzyma swojej obietnicy i wskrzesi Izaka, choć Bóg nigdy nie powiedział, że go z martwych wzbudzi. Powiedział jednak, że jego potomstwo wyjdzie z Izaka, więc taka była logiczna kolej rzeczy, prawda? Przymierze Abrahama to przymierze łaski. Łaską zbawieni jesteście. Nieposłuszne dzieci? Nie, posłuszne wszystkim jego przykazaniom. Niekwestionujące posłuszeństwo Abrahama było jednym z najdobitniejszych przypadków wiary i ufności w Bogu, które można znaleźć na świętych kartach Biblii. Takiej niezachwianej wiary, jaką miał Abraham, potrzebują dziś posłańce Boga. Martin otrzymuje tyle listów i wiadomości. Pewnie Ty również. Z pytaniem, co mamy teraz robić? Bóg powiedział tak, a teraz słyszę co innego. Co mam zrobić? Muszę jeść, muszę ratować rodzinę? Musimy praktykować wiarę Abrahama, prawda? Musimy zdać sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak strasznie to brzmi, Bóg obiecał, że się nami zaopiekuje. To trudne, ale obiecano, że tak się stanie. Przejdźmy więc do przymierza z Mojżeszem. Za każdym razem widzimy kolejne małe niuanse, prawda? Widzimy również zmiany. Niektórzy mówią, że obrzezanie to inne przymierze niż przymierze z Adamem. To też posłuszeństwo, ale teraz włączyło się w nie również serce. Przejdźmy do Mojżesza Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł Jam jest Pan Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi Jako Bóg Wszechmocny Lecz imienia mojego Jachwę i mnie objawiłem Co to znaczy, Martin? Znaczy to, że Abraham, Izaak i Jakub mieli pewien obraz Boga, wszechmocnego władcy wszechświata. Wszechmocny władca wszechświata powiedział, chcę, żebyś tak postąpił. I tak postąpili. Tutaj mówi, że to zmienił. Zwrócił się do Mojżesza, podając imię własne. Robimy tak w gronie przyjaciół. Gdy dostajesz oficjalny list od firmy, są tam słowa typu panie Smith, w poniższym liście znajdują się kwestie, które muszą zostać poruszone. Nie mówią Hej, Marty! To byłoby niestosowne, prawda? Zwraca się, podając imię własne. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kananejską, ziemię ich pielgrzymowania, w której przebywali jako przychodnie. Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy, i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich: Jam jest Pan. Jest tu imię Jahwe, jego własne imię. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki i przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, że ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę Was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam Wam ją w dziedzictwo. Ja, Pan. I mnie własne. To jest to samo przymierze, które zostanie wprowadzone w życie, ale jest trochę bardziej osobiste. Przedstawia siebie w nieco inny sposób, prawie w ten sam sposób, w jaki przedstawiał się Adamowi. Właśnie. Jakie są podobieństwa z poprzednimi przymierzami? Warunkowość przymierza synajskiego jest identyczna do celu warunkowości przymierza Abrahama, który jest przymierzem łaski. Więc powiedzmy, Napisali tak Gerard i Michel Heisel w książce Obietnica, Wieczne Boże Przymierze. W przypadku Abrahama mieliśmy element łaski i serca. Teraz mamy osobiste przymierze. Warunki nie uległy zmianie, tylko relacja stała się bliższa. A więc kto dał prawo Mojżeszowi? Chrystus, prawda? Zawsze w objawieniach obecności Bożej chwała Boża była ujawniana przez Chrystusa. Nie tylko przy przyjściu zbawiciela, ale na przestrzeni wszystkich wieków od chwili upadku i dania obietnicy odkupienia. Bóg był w Chrystusie, świat z sobą jednając. Drugi Koryntian, 5.19. Chrystus był środkiem i podstawą systemu składania ofiar zarówno w erze patriarchów, jak i w czasach narodu izraelskiego. To Syn Boży dał naszym pierwszym rodzicom obietnicę odkupienia. To On objawił się patriarchom. Adam, Noe, Abraham, Izaak, Jakub i Mojżesz rozumieli Ewangelię. I oczekiwali zbawienia, które miało się dokonać przez zastępcę i pośrednika człowieka. Ci święci mężowie utrzymywali łączność ze Zbawicielem, który miał przyjść na świat w ludzkiej postaci, a niektórzy z nich rozmawiali z Chrystusem i z niebieskimi aniołami twarzą w twarz. Mamy wiele przykładów w Biblii. Chrystus był nie tylko wodzem Izraela na pustyni, aniołem, w którym było imię Jahwe i który kroczył przed nimi ukryty w słupie obłoku, ale również tym, który dał mu zakon. Otoczony wielką chwałą na górze Synaj, w obliczu całego ludu izraelskiego, ogłosił Chrystus dziesięć przepisów prawa swego Ojca i dał je wyryte na kamiennych tablicach Mojżeszowi. Czytaliśmy z książki Patriarchowie i Prorocy. Ludzie nas pytają, skąd wiemy, że to Jezus, a nie Ojciec? W Biblii jest jasno napisane, że Jezus był Słowem. Gdy chodzi o Ojca, Biblia zawsze na to wskazuje, tak jak w przypadku Chrztu Jezusa. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Bez Niego nic nie zostało stworzone. Tak mówi Biblia. To jest piękne. Podkreśla boskość Chrystusa. Oczywiście. I to dlatego o tym czytamy w pierwszych wersetach Ewangelii Jana. Prawo to określony przez Boga sposób życia w przymierzu między nim a ludzkością. Było tam już od samego początku. To był nakaz, który miał zostać dotrzymany. Boże przymierze i jego prawo są nierozłączne i stanowią środek do utrzymywania Bożego ludu w stanie odkupienia. Pozostają w tym stanie nie przez posłuszeństwo prawu, dzięki własnej sile i dyscyplinie, ale raczej przez stałą obecność. To bardzo ważne. Moc i działanie łaski i miłosierdzia Boga w ich życiu, umożliwiając im posłuszeństwo wobec Niego. Skąd ma pochodzić posłuszeństwo wobec Boga? Od Boga. Posłuszeństwo, inaczej prawo, to akt wiary, przez który wierzący wyznaje swoją miłość i wierność Bogu. Prawdziwa wiara rodzi posłuszeństwo. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Księga rodzaju 26.5. Paweł słusznie twierdził, że przestrzeganie prawa to owoc odpowiedniej relacji z Bogiem, a nie sposób na zasłużenie sobie czy zdobycie odpowiedniej relacji z Bogiem. Egzegeza Pawła, Księgi Wyjścia 18.5, jest wierna pierwotnym okoliczności В чем фрагменты? Prawo zostało dane ludowi przymierza po jego odkupieniu z Egiptu. Księga kapłańska, 18.3. Nie jako moralna przeszkoda, którą należy usunąć, czy chwalebne działanie, które należy wykonać, jeśli chcą być zbawieni, ale jako opis motywowanego miłością stylu życia odkupionego ludu bożego. Chyba nie da się tego lepiej ująć. To niesamowite. To dlatego Bóg powiedział pamiętaj. Nie powiedział zrób tak, ale... A wtedy ja też coś dla ciebie zrobię. Tylko uratował i powiedział: pamiętasz, dlaczego cię uratowałem? Pokaż mi poprzez swoje posłuszeństwo. Tak jest. Używam słów samego Mojżesza z Księgi Kapłańskiej 185, aby przypomnieć legalistom, że choć sprawiedliwość pochodzi z wiary, jest to wiara, która rodzi się lub objawia w posłuszeństwie. Rzymian 3:31. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Ale takie posłuszeństwo uwierzących nie jest możliwe bez pomocy. To bardzo ważne, Martin. W postaci łaski udzielonej przez Boga, przez Ducha Świętego, jest więc oczywiste, że droga zbawienia w Starym Testamencie. I droga zbawienia w Nowym Testamencie są takie same. Obie są zbawieniem z łaski przez wiarę, z której wynika posłuszeństwo. Zostało to bardzo dobrze ujęte w tej książce Hazelów, Ojca i Syna. Ojciec już nie żyje, ale myślę, że Jego przekaz jest jasny aż do dziś. A więc, gdy prawo zostało zamieszczone w arce przymierza, dowiedzieliśmy się, że to prawo jest sercem przymierza Bożego. Piąta Mojżeszowa, 10.2. A ja napiszę na tych tablicach słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które ty potłukłeś, i włożysz je do skrzyni. A potem było prawo ceremonialne, o którym czytamy w piątej Mojżeszowej 31, 26, które napisał Mojżesz. Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana, Boga Waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko Tobie. A więc księga znalazła się z boku, a dziesięć przykazań w środku. Byliśmy chronieni przed potępieniem prawa przez miejsce miłosierdzia, czyli w istocie rzeczy, przez tron. Czytamy dalej fragment z książki autorów Hazel. Szabat jest znakiem przymierza o trzech wymiarach czasowych. Ma znaczenie tu i teraz. Odzwierciedla przeszłość i sięga w przyszłość. Odzwierciedla, że został wdrożony w dniach stworzenia i jest pamiątką Bożego stworzenia tego świata. Mówi to coś znaczącego, odnoszące się do działania Boga w teraźniejszości, potwierdzając znak przymierza w życiu tych, którzy uznają Boga za swego Pana, przyjęli jego panowanie i odkupienie oraz że żyją dzięki jego mocy. Wtedy Szabat sięga w ostateczną przyszłość. Znajdując swoje pełne wypełnienie w planie zbawienia, gdy doznamy całkowitej, nieograniczonej wolności i ostatecznego odkupienia. Szabat łączy stworzenie z nowym stworzeniem z Ksiąg Rodzaju i Izajasza. To bardzo ważne, byśmy zrozumieli Szabat. Jest częścią przymierza i znajduje się pośród dziesięciu przekazań. Jest sednem przymierza. Ma wręcz sygnet Boga. Ma pieczęć jego autorytetu. Dlaczego? Albowiem ja jestem stwórcą. Ja jestem tym, który stworzył niebo i ziemię. A więc ja ustanowiłem siódmy dzień, Szabat. To, co powiedziałeś teraz, jest ważne. Bóg ustanowił przymierze. On napisał dziesięć przykazań. Kto może cokolwiek usunąć z tych dziesięciu przykazań? Nikt. A jeśli ktokolwiek by tak zrobił, byłaby to pycha najwyższego stopnia. W Księdze Wyjścia 25:9 czytamy o przybytku, który musiał powstać. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które Ci pokażę. Tak wykonacie. A więc ziemska świątynia służyła jako typ planu zbawienia. Była to również kopia Domu Bożego w niebie. Właśnie tak. Byli tutaj ziemscy kapłani, którzy usługiwali, ale w niebie był lepszy kapłan, który również usługiwał. A więc przymierze zostało jakby dostosowane. Pozostało tym samym przymierzem. Nastąpiła w nim jednak zmiana i to bardzo ważne, abyśmy ją zrozumieli. Spójrzmy na tę zmianę, na nowe przymierze. Pierwszy raz czytamy o tym, że Bóg uczyni nowe przymierze w księdze Jeremiasz. Ciekawe jest to, że tutaj również jest mowa o destrukcji. Jeremiasz ostrzegał, że Nebukadnesar zniszczy Jerozolimę i świątynię, prawda? A jednak przewidział nowe przymierze. Dlaczego zniszczono Jerozolimę? Bo złamali stare przymierze. Czy szabat był znaczący w złamaniu owego przymierza? Tak. Czytamy o tym w księdze Ezechiela, prawda? Nie przestrzegali go. Dlatego gdy Żydzi powrócili, egzekwowali tyle rygorystycznych zasad, żeby nikt już więcej nie złamał szabatu. A w wyniku tych rygorystycznych zasad łamali szabat. Właśnie w ten sposób zrobili z tego coś ludzkiego, co już nie polegało na relacjach z Bogiem. Jeśli więc usuwa się sedno i tworzy się cielesną zasadę, krzyżuje się na nowo Jezusa. Przeczytajmy więc o tych niuansach. Nowe przymierze. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Dalej tłustym drukiem. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Martin, kto złamał przymierze? Oni, a nie Bóg. Tak. Chociaż ja byłem ich panem, mówi pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Tak, i znowu to czyni. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Mamy więc nowe przymierze. Zdecydowanie nie jest to przymierze zawarte z ich ojcami. Ale ja, Pan, nie zmieniam się. Więc jak to rozumieć? Może pomylił się w poprzednim przymierzu. No to chyba ciągle się myli, bo tak samo jak z Adamem, zrobił to z Noem, Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, a potem Mojżeszem i teraz obiecuje nowe przymierze? Bo popełnił błąd. Popełnił błąd. Bóg, jak wiemy, jest omylny. Przecież tego uczy współczesna teologia. O tym się słyszy na całym świecie. Ale jest to zwyczajnie niemożliwe. Musimy więc być pewni, dlaczego nie jest takie, jak przymierze ich ojców. Wniknijmy głębiej, żebyśmy to mogli zrozumieć. Dlaczego nowe przymierze? Posłuchajmy, co mają na ten temat do powiedzenia Hazelowie. Uważajmy, abyśmy nie wymuszali współczesnych zastosowań biblijnych przekazów, jeśli chodzi o zrozumienie intencji, celu i zamysłu biblijnego języka. Słowo nowy w odniesieniu do nowego przymierza u Jeremiasza 31-31 to hebrajski termin kadas. Oznacza on często odnowić lub przywrócić oraz coś nowego, co nie było jeszcze obecne w tej samej jakości, ani nie było takie wcześniej. Biorąc pod uwagę oba znaczenia, nowe przymierze jest po prostu odnowionym czy przywróconym przymierzem, również posiadającym teraz cechy, które objawiają się teraz w inny sposób lub są innej jakości niż wcześniej. Bóg nie mówi o nowym prawie, ale o nowym przymierzu. To jest bardzo ważne. Musimy pamiętać, że Bóg nigdy się nie myli, tylko my się mylimy. I nigdy się nie zmienia. Bóg odnawia przymierze, co oznacza, że przymierze nie uległo zmianie. Zmieniły się jedynie zasady, na jakich ono się odbywa. Czytajmy dalej. Teraz bardziej szczegółowo. Przejdźmy do listu do Hebrajczyków. Jeśli ktoś chciałby bardziej wnikliwej analizy, są wykłady Substance and Shadow, gdzie omawiamy rozdział 8. Przeczytam krótki fragment z Hebrajczyków 8.6. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Przymierze jest więc teraz lepsze, oparte na lepszych obietnicach. A więc czy stare były złe? Nie. Spełniały tamtejsze potrzeby w zupełności. Nie mogły ich przewyższyć, bo były typologiczne. Wybiegały w przód. Tak jest. Spójrzmy więc na wers siódmy. Gdy bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Pytanie, czy więc było wadliwe? Nie, nie, nie było wadliwe. Ale on powiedział, że takie było. Było wadliwe jedynie w swoim zastosowaniu, bo miało pewne ograniczenia. Nie były one wynikiem działania Boga. To bardzo ważne. Boże strona przymierza nie była wadliwa, tak jest, a więc przymierze było idealne na obecne potrzeby i cel, ale było wadliwe przez czynnik ludzki. Albowiem ganiąc ich. Czy ganił przymierze? Nie, ganił ich, tych, którzy mieli zachować przymierze. Mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrze z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. A więc kto inicjuje tę nową drogę? Bóg po raz kolejny. Bóg. Czy cofnął on wszystko i powiedział, że to wszystko było złe? Oczywiście, że nie. Wiele osób teraz powie, że przecież nie mogli zachować przymierza i to dlatego je zmieni. Tak. To nie może być jednak prawdą. Dlaczego Bóg miałby nam coś dać, wiedząc, że nie będziemy mogli temu sprostać? Abraham był ojcem wierzących, bo on zachował przymierze, prawda? Dokładnie. Dobra, a więc po kolei. Stare przymierze było obustronnym przymierzem, na które się zgodzili wszyscy ludzie. Księga Wyjścia 19.5. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, teraz mówi Bóg, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. I wers ósmy. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. A więc było to dwustronne. Druga strona przymierza powiedziała, że to zrobi. Każdą rzecz. Wszystko. Świetnie im to wyszło, nieprawdaż? Po kilku minutach zajęli się robieniem cielca. On przebywał z Bogiem, a oni w tym czasie robili złotego cielca i łamali przymierze. A więc ja to była wina? Na pewno nie przymierze. To nie była wina Przymierza, a ich wina. Potrzebowali więc nowego Przymierza. Zaraz się dowiemy o tym, że nowe Przymierze jest zresztą takie samo, jak stare. Przejdźmy do tego już teraz. Hebrajczyków 8-9. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Nie mogli w nim wytrwać. Nie dochowali swojej strony przymierza. Prze to ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Nie mogli go dochować, bo był zbyt rygorystyczny pod względem Bożych zasad. Nie, to przez ich upadłą naturę mieli z tym problem oraz przez brak wiary. Tak jest. Pojawia się więc pytanie, czym się różni? Nie jest oparte na tym, co my obiecujemy, lecz na tym, co On obiecuje. Czytamy od dziesiątego wersu. Takie zaś jest przymierze, które zawrze z domami Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Cytuję teraz słowa z księgi Jeremiasza. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I ja będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje ja włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. A więc mamy tu osobistego stróża, który mówi: Widzę słabość ludzkiego ciała. Możesz obiecywać tyle razy, ile ci się podoba, ale widzę, że nie jesteś w stanie tego dotrzymać. Ja dotrzymam poprzez ciebie. A więc kto dotrzymuje? Jezus. Tak, poprzez Ducha Świętego. A czy przymierze uległo zmianie? Nie. Przymierze jest dalej takie samo. Tylko ten, który je inscenizuje w ludzkości, jest w stanie wykonać jego zapisy. Przymierze nie uległo więc zmianie. W obu przypadkach mieli ufać Jezusowi, przez którego wypełnia się zakon. Teraz Bóg również tę część inicjuje. Tak jest. To bardzo ważne, bo zbliżamy się do końca historii ludzkości tego świata. Mówi się, że tylko ci, którzy mają wiarę Abrahama przetrwają. Musimy więc to zrozumieć. Spójrzmy na stare i nowe przymierze. Stare przymierze opierało się na dobrych obietnicach. Ale nowe przymierze opiera się na lepszych obietnicach. Nie dlatego, że Bóg popełnił błąd, lecz dlatego, że spełniło swoją funkcję w danym czasie. Poprzednie dobre przymierze istniało aż do czasów Chrystusa. On wypełnił tę część Przymierza i nowe Przymierze wskazuje na Jego ponowne przyjście. Right, let's look at Przypatrzmy się zatem. Mamy stare przymierze zawarte z ziemskim kościołem i dosłownym narodem prowadzonym przez Boga. Obejmuje wyprowadzenie z Egiptu, obejmuje ziemski Kanaan, do którego się wybrali, ziemską świątynię, ziemskich kapłanów, obejmuje ziemskie Jeruzalem i przymierze śmiertelności. Wszyscy kapłani byli śmiertelni, a więc umierali. Musieli zostać zastąpieni, prawda? A więc lepsze przymierze składa się z następujących elementów: niebiański kościół i naród prowadzony przez Boga. To bardzo ważne. Innymi słowy, ci, którzy są w Chrystusie, są potomkami Abrahama i jego następcami według obietnicy. A więc jest to niebiański kościół. Dalej, wyprowadzenie z grzechu. Niebiański kanaan. Już nie ziemski kanaan. Ile osób chce ziemskiego kanaanu, Martin? Większość. Cały system opiera się na ziemskim kanaanie. Musimy uratować planetę, Martin, bo to jedyny kanaan, który kiedykolwiek poznamy. Musimy już teraz poprawić jakość życia i wprowadzić prawa dotyczące zmiany klimatu. Musimy słuchać, co papież ma na ten temat do powiedzenia, prawda? Obejmuje niebiańską świątynię, niebiańskie Jeruzalem, niebiańskiego kapłana i nieśmiertelność. Ten kapłan nigdy nie umrze. Jest autorem życia. A więc, czy nowe przymierze jest lepsze niż stare? W obecnej formie tak. Jest to sedno obietnicy. Jest obietnica, a jej sednem jest nadal Jezus Chrystus. Dzisiaj ona nadal obowiązuje. Mieliśmy niedawno serię wykładów, gdzie przeglądaliśmy wydarzenia, które mają miejsce przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Będą odkupieni i będą nieodkupieni. Musimy zrozumieć, jak to działa. Czytam w książce wydarzenia czasów końca. Pan w swym wielkim miłosierdziu posłał swemu ludowi najcenniejsze poselstwo przez kaznodziejów Waggonera i Jonesa. To poselstwo ma jeszcze pełniej przedstawić światu wywyższonego Zbawiciela, ofiarę za grzechy całego świata. Przedstawia ono pewność usprawiedliwienia z wiary. Zaprasza ludzi do przyjęcia sprawiedliwości Chrystusa, która objawia się w posłuszeństwie wszystkim Bożym przykazaniom. Zostało to świetnie ujęte. Usprawiedliwienie z wiary jest integralną częścią, a właściwie sednem poselstwa trzeciego anioła. Poselstwo trzeciego anioła mówi o tym, żeby nie przyjmować znamienia bestii, innymi słowy, nie słuchaj autorytetów papieskich, a autorytetu Bożego. Autorytet znajduje się w czwartym przekazaniu, które mówi o tym, kto ma władzę nad niebem i ziemią. Kwestia szabatu staje się więc bardzo istotna. W jaki sposób to wskazuje na usprawiedliwienie z wiary? To ważne. Posłuszeństwo ludzi było umożliwione przez Chrystusa, dzięki ich wierze. Czym jest usprawiedliwienie z wiary? To dzieło Boże zagrzebujące ludzką sławę. Wydaje mi się, że niewielu osobom spodoba się to stwierdzenie. To zostało pięknie ujęte. Nie jesteśmy tak inteligentni, jak nam się wydaje. Tak jest. To dzieło Boże, zagrzebujące ludzką sławę, czyniąc dla człowieka to, czego on sam nie może. Gdy człowiek widzi własną nicość, jest otwarty na bycie przyobleczonym sprawiedliwością Chrystusa. Gdy zaczyna nieustannie chwalić i wywyższać Boga, zostaje przemieniony na jego obraz. Czym jest regeneracja? Jest ujawnieniem człowiekowi jego natury, która sama w sobie jest bez wartości. To zdecydowanie nie jest popularny przekaz. To lekcje, których jeszcze się nie nauczyliśmy. Wielka jest wartość ludzkiej duszy. To brzmi trochę sprzecznie. Jesteś bez wartości, ale jednocześnie jesteś jak drogocenna perła. Tak. Ale co mówi świat? Uwierz w siebie, idź za głosem serca. Tak mówi świat. Jak można to pogodzić? Należy zrozumieć, z czego bierze się wartość ludzkości. Wartość ludzkości bierze się z tego, jak pierwotnie powstała ludzkość. Powstała na obraz Boży. Straciła swoją świetność i szatę światłości. Została skazana na śmierć. Jakby nie została odkupiona, zostałaby zniszczona na zawsze. Jej wartość tkwi w tym, że może zostać przywrócona do oryginalnej świetności. Kto to uczyni? Chrystus. Ale człowiek mówi, że chce to sam zrobić. Ja chcę to zrobić. Ale to wtedy się nie uda. To zbawienie poprzez wiarę kontra zbawienie poprzez uczynki. Rozwiniemy tę myśl. Świadomość, że sprawiedliwość Chrystusa jest nam przypisana nie ze względu na jakąkolwiek zasługę z naszej strony, ale jako dar od Boga jest niezwykle ważna. A teraz słuchajcie uważnie. Wróg Boga i człowieka nie chce, aby ta prawda została jasno przedstawiona. Wie bowiem, że jeśli ludzie w pełni ją przyjmą, jego moc zostanie mu odebrana. Martin, kto może odebrać szatanowi moc? Tylko Chrystus. Tylko Chrystus może. Jeśli będzie w stanie kontrolować ludzi, którzy twierdzą, że są dziećmi bożymi, i sprawi, że zwątpienie, niewiara i ciemność przyćmią ich umysły, to może uda się ich przezwyciężyć pokusami. Należy zachęcać do tej prostej wiary, w której pokłada się ufność w Boże słowo. Lud Boży musi mieć wiarę, przez którą będzie. Będzie mogła przejawić się Boża moc. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z Was. Boży to dar. Efezjan 2:8. Ci, którzy wierzą, że Bóg przez wzgląd na Chrystusa przebaczył ich grzechy, nie powinni przez pokusę przestać walczyć w dobrym boju wiary. Ich wiara powinna wzrastać, aż ich chrześcijańskie życie, podobnie jak ich słowa, będzie głosić: Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. A więc kto nas oczyszcza? Jezus. To ważne, szczególnie w naszych czasach. Zwątpienie, niewiara i ciemność przyćmią umysły. Żyjemy w tych czasach. To ważne, żeby pokazać, skąd nasza wiara pochodzi. Martin, czy Abraham wierzył Bożym obietnicom? Tak. Złożył w ofierze syna Izaka. Ostatecznie go nie złożył w ofierze, bo nie wymagano tego od niego, ale postanowił to w swoim sercu. Złożył go w ofierze, w swoim umyśle. Takiej wiary potrzebujemy w czasie, w którym żyjemy, prawda? Dzieło zwycięstwa jest w naszych rękach. Ale nowe przymierze mówi nam, to ja wpiszę to w wasze serce. On to zrobi. Ale nie mamy zwyciężać we własnym imieniu czy sile. W tym jest samo sedno. To dlatego to jest usprawiedliwienie z wiary, ponieważ sami nie możemy przestrzegać przykazań Bożych. Martin to jest ten mały niuans. Ta zmiana w nacisku, który jest położony na samym sednie sprawy. Nie mogę zachowywać przykazań Bożych. Legaliści teraz krzykną, że udało im się ponieść zwycięstwo. Ale nie jest tak. Bo to ja sam nie mogę zachowywać przykazań Bożych. Duch Boży musi pomóc nam zwalczyć nasze słabości. Chrystus stał się naszą ofiarą i poręczeniem. On stał się dla nas grzechem, abyśmy mogli w nim uzyskać sprawiedliwość Bożą. Przez wiarę w Jego imię przypisuje nam swoją sprawiedliwość i staje się ona żywą zasadą w naszym życiu. Chrystus przypisuje nam swój bezgrzeszny charakter i przedstawia nas ojców swojej czystości. A więc moja doskonałość to doskonałość w Chrystusie. Tak. I tak jak czytaliśmy już wcześniej, Ty musisz pokładać wiarę w Chrystusie, którą On również inicjuje i wyniknie z tego posłuszeństwo wobec przykazań. A więc ja nie mogę chwalić się tym, że stałem się posłuszny. Mogę chwalić się jedynie tym, że to Chrystus we mnie wzbudził posłuszeństwo. Nie dlatego, że mnie do tego zmusił, lecz dlatego, że poddałem się Jego woli. Prawda? Gdy Józef został skonfrontowany przez żonę Potyfara, powiedział, że nie może popełnić tego grzechu przeciwko Bogu. To nie dzięki swojemu człowieczeństwu, a dzięki mocy Boga udało mu się uciec. Mimo to jednak stracił pelerynkę. Było tak blisko. Chrystus przywiązuje wielką uwagę do posłuszeństwa jego ludu wobec przykazań Bożych. To jest w Biblii jasne. Mają być ich całkowicie świadomi i wprowadzać je w codzienne życie. Człowiek nie może sam przestrzegać przykazań Bożych. Może tak czynić tylko wtedy, gdy jest w nim Chrystus, a on jest w Chrystusie. Mogę zachowywać przykazania tylko wtedy, gdy Chrystus działa we mnie. To jest drobna różnica. Pojawia się pytanie. O, czyli nie umiesz ich zachowywać? Właśnie tak, nie umiem. Jeśli jednak Chrystus działa we mnie, to mogę, a wręcz muszę je zachowywać. Musisz, bo jeśli wierzysz w Niego, to nie da się inaczej. Tak jest. Jak mogę otrzymać tę moc? Poprzez wiarę. Przeczytajmy to jeszcze raz. Człowiek nie może sam przestrzegać przykazań Bożych. Może tak czynić tylko wtedy, gdy jest w Nim Chrystus. A On jest w Chrystusie. Nie może też być w Chrystusie nawet jak zna Jego przykazania, jeśli lekceważy najmniejsze z nich. Niezłomne i skore posłuszeństwo Jego Słowu wykazuje miłość wobec Boga. A więc działanie z zewnątrz jest takie samo. Dla legalisty sposób w jaki faryzeusze przestrzegają przykazań jest idealny. Nie pochodzi to jednak z serca. Nie zostało w nim zapisane. To działanie, które ma zaspokoić i zadowolić cielesność. Problem ten pojawił się z Izraelitami. Dlatego pojawił się problem ze Starym Przymierzem. Zachowywali je, traktując je jako tradycję, nie jako sedno wiary. Niezłomne i skore posłuszeństwo jego słowu wykazuje miłość wobec Boga. Nie przestrzegać przykazań Boga oznacza to samo, co go nie miłować. Nikt nie zachowa prawa Bożego, jeśli nie będzie kochał tego, który jest jednorodzonym synem Ojca. Jeśli go kochają, wyrażą tę miłość poprzez posłuszeństwo wobec niego. Wszyscy, którzy kochają Chrystusa, będą umiłowani przez Ojca, a On im się objawi. We wszystkich swoich sprawach i problemach będą mieli pomocnika w Jezusie Chrystusie. To jest nowe przymierze. Tak samo jak Adam i Ewa mieli próby, i Abraham, i Izrael, tak i ludzie w czasach ostatecznych również będą mieli próby. Wiemy, jakie to będą próby. Pierwsza była próba łakomstwa. Próba ta zostaje powtórzona w księdze Daniela, która pokazuje to, co ma się wydarzyć. Łakomstwo będzie jedną z prób. Potem całkowite posłuszeństwo wobec Bożych wymogów będzie próbą. Będzie to zwieńczone próbą autorytetu i znaku bestii. Ale idźmy po kolei. Bóg będzie próbował wszystkich, podobnie jak sprawdzał Adamę i Ewę, aby zobaczyć, czy będą posłuszni. O naszym losie zadecyduje nasza lojalność lub jej brak. Od czasu upadku Adama ludzie w każdym wieku usprawiedliwiali swoje grzechy, oskarżali Boga mówiąc, że nie są w stanie przestrzegać jego przykazań. To jest zarzut, który szatan postawił Bogu w niebie. Nie wolno nam mówić Bogu, że nie mogę przestrzegać przykazań, albowiem przed Nim stoi Zbawiciel, którego ciało nosi ślady ukrzyżowania. Jest to żywy dowód na to, że prawo może być zachowane. Nie chodzi więc o to, że ludzie nie mogą przestrzegać prawa, ale o to, że nie będą. To bunt, tak jest. A więc owocem ducha jest posłuszeństwo. Właśnie tak. Każdy może uwierzyć w to, że Chrystus może w nim działać i pomóc mu przestrzegać przykazań. Tak, nie można jednak chwalić się tym, że się już to osiągnęło, bo to świadczy o upadku. Istnieje dzieło, które każdy z nas musi wykonać, aby zostać zbawionym. Musimy z naszej strony robić to, co zlecił nam Bóg, ale musimy zdać sobie sprawę, że nawet gdy już zrobimy wszystko, to wciąż nam będzie daleko do zbawienia. Bóg ze swojej strony uczynił to, czego grzeszny człowiek nie może sam zrobić. Widzisz tę drobną różnicę w sposobach myślenia? Tupet prawie można by było pomylić z wiarą. To drobna różnica w nastawieniu. Rzym nazywa anatemą pogląd, że można zostać usprawiedliwionym poprzez samą wiarę. Twierdzi, że to wyklucza posłuszeństwo, które jest istotne. Protestanci mówią, że anatemą jest twierdzenie, że usprawiedliwienie nie jest tylko przez wiarę, bo posłuszeństwo jest zawsze skutkiem, a nie sposobem na zbawienie. To drobna różnica, ale przez nią walczą ze sobą od tysiącleci. Niestety u protestantów rozwinęło się to do tego stopnia, że uważają, że przykazań nie da się już przestrzegać. Dokładnie, więc je już po prostu odrzucili. Życie duchowe polega na współdziałaniu sił ludzkich i boskich. Człowiek musi dążyć do bycia zbawionym, ale nie może tego dokonać bez pomocy Bożej. Takie jest sedno sprawy. A więc, Martin, gdy otrzymasz pieczęć, a nie będzie Mediatora, jeśli będziesz miał pieczęć, to będzie świadczyło o pomocy Bożej. Dokładnie, nie oznacza to, że się cokolwiek zrobiło, czy się jest w stanie cokolwiek zrobić, bo to dzieło Chrystusa. Tak. Oznacza to, że się poddałeś w takim stopniu, że jesteś objęty ochroną, nawet jeśli znaczyłoby to, że w tym celu będzie potrzebny cały zastęp aniołów. Chrystus zapłacił najwyższą cenę za wybawienie dusz ludzkich od wiecznej ruiny, ale nie wykona tej części pracy, która jest przydzielona człowiekowi. Musimy żyć wiarą. Nie możemy być kontrolowani przez naszą impulsywność czy emocje. I to zasady Bożego prawa powinny rządzić naszym życiem. Jeśli będziemy patrzeć na Jezusa jako na źródło wszelkiej mocy, będzie nam pomagał w każdej potrzebie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w Was ich cenie i wykonanie. To drobna różnica. Polegam na Chrystusie, abym mógł osiągnąć to, czego własnymi siłami nie byłbym w stanie osiągnąć. Biblia nazywa to tajemnicą zbawienia. Kolosan 1.26. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego, ci, którzy mają wiarę Abrahama. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy. To tu jest sedno, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. W tym tkwi moc. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Przejdźmy zatem do poselstwa trzech aniołów. Zestawienie znamienia zwierzęcia i pieczęci Boga. Przed nami wydarzenia czasów końca. Musimy mieć odpowiednią relację i wiarę. Poselstwo Trzeciego Anioła. Kilku napisało do mnie, pytając, czy poselstwo o usprawiedliwieniu przez wiarę jest poselstwem Trzeciego Anioła, a ja odpowiedziałem: Jest to pełnia poselstwa Trzeciego Anioła. Co to znaczy? Kompletność, to samo sedno. Nie przyjmuj znamienia zwierzęcia. To sprawiedliwość poprzez wiarę. Posłuszeństwo, które powinieneś przejawiać, świadczy albo o Twoim oddaniu Chrystusowi, który może w tobie wykonywać swoje dzieło, albo o Twoim buncie. To dlatego jest to usprawiedliwienie z wiary. Księga objawienia 14,9. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie z nami na swoje czoło lub na swoją rękę, to bardzo ważne, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. To ważne, że to znamie zwierzęcia będzie na czole lub na ręce. W Piątej Księdze Mojżeszowej 1118 o prawie Bożym są takie słowa. Przyjmijcie zatem te moje słowa, dziesięć przekazań, do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki. I niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nie ma tu spójnika albo jest spójnik i dalej czytamy o przykazaniu dotyczącym szabatu. Druga Mojżeszowa 31,13 Powiedz synom izraelskim zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem. Znamieniem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem ja, Pan, który was poświęcam. Mamy tu dwie sprzeczne ideologie. Jedna, że wystarczy robić to, co nakazano, jest zapisana na ręce. Lub jeśli myślisz, że dobrze jest być zbuntowanym przeciwko Bogu, to jest zapisana na czole. Bóg chce pełnego poddania. Chce, żebyś był Mu posłuszny i aby to wypływało z Twoich chęci i samego posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest tak naprawdę skutkiem przekonania. Tak, usprawiedliwienie przez wiarę. W księdze Estery jest ciekawy werset drugi w rozdziale ósmym. Zdjął tedy król swój sygnet, który odebrał Hamanowi i dał go mordochajowi. Estera zaś uczyniła Mordochaja przełożonym nad domem Hamana. To ciekawa typologia. Król oddał swój sygnet, symbol jego autorytetu.. Słowo sygnet kojarzy się z angielskim słowem sign, czyli znak. To znak jego autorytetu. Na sygnecie znajdowała się pieczęć. Sygnet był dany Hamanowi. Król zdjął sygnet i oddał autorytet ziemskiemu możnowładcy i powiedział: „Teraz będziesz miał pełen autorytet. Historia ta symbolizuje króla nieba, Boga i ziemskiego króla, który otrzymuje autorytet. W tym przypadku Król jest jednak symbolem innej mocy, która oddaje ziemskiej mocy swój autorytet. Nadużył tego autorytetu, bo chciał go wykorzystać, aby zniszczyć lud Boży. Jest jeszcze jeden ziemski król, który ma sygnet z autorytetem smoka, który daje mu swoje miejsce oraz wielki autorytet. Chce on użyć sygnetu, znaku, żeby sprawować władzę nad ludem Bożym. Co się z nim stanie? Role się odwrócą i to Haman zawiśnie na szubienicy, a król wziął sygnet, który dał Hamanowi i oddał go Mordochajowi. Estera, która symbolizuje Kościół, przyznała mu władzę nad ludem. Sprawiedliwość, prawdziwy znak, prawdziwy sygnet zwycięży. Mm -hmm. Powód, dla którego go zachowujesz, jest bardzo ważny. Czy zachowujesz go ze strachu lub na dłoni, czy z miłości oraz na dłoni. Księga Objawienia 14.12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przekazań Bożych i wiary Jezusa. Jeśli to nie Chrystus wykonuje przez Ciebie swoje dzieło, przestrzeganie przykazań jest bez sensu. Faryzeusze już to przerobili i skończyło się to porażką. Przeczytam fragment ze świadectw dla duchownych. Aniołowie Boży wykonują jego rozkaz, powstrzymując wiatry ziemi, aby nie wiały na ziemię, na morze, ani na żadne drzewo, dopóki słudzy Boży nie zostaną zapieczętowani na czołach. Potężny anioł wstępuje ze wschodu. Ten najpotężniejszy z aniołów ma w ręku pieczęć Boga żywego, czyli tego, który jako jedyny może dać życie, i może wypisać na czołach znak lub napis i który otrzyma nieśmiertelność, życie wieczne. To głos tego najwyższego anioła był upoważniony, aby rozkazać czterem aniołom trzymać w ryzach cztery wiatry, dopóki ta praca nie zostanie wykonana i dopóki on nie wyda rozkazu, aby je uwolnić. Żyjemy w czasie, który został tu opisany. Wiatry zaczynają wiać. I gdy anioły je uwolnią, musisz już być zapieczętowany. Gdzie? W swoim czole, w płacie czołowym, w swoich decyzjach. Usprawiedliwienie z wiary zagrzebuje ludzką sławę. Innymi słowy, oddaj się mocy Chrystusa, żeby mogło być dokonane to, czego sam nie jesteś w stanie dokonać. To dzieło wiary. Exactly. Sedno nowego przymierza, a także sedno każdego przymierza, nigdy nie zostało tak naprawdę zmienione to prawo Boże. Adwentyści dnia siódmego muszą być przygotowani. Oczywiście nie tylko adwentyści. Tutaj jednak jest o nich wzmianka, bo, podobnie jak lud Izraela, często myślą, że muszą to zrobić o własnych siłach. Tak samo jak Izrael mają być przykładem dla świata. Tak, aby mocno trwać w trudnych doświadczeniach, które dopiero mają mieć miejsce. Muszą pozostać wierni Bogu pośród zamieszania i pokus dni ostatecznych i muszą w pokorze prosić Pana o mądrość aby oprzeć się oszustwom wroga. Martin, w czasach w których się obecnie znajdujemy, potrzebujemy pokory serca, musimy upaść na kolana i szukać mądrości. Z każdej strony czekają na nas podstępy. Fałsz, o którym słyszymy w mediach, czy nawet od osób w naszych szeregach, świadczy o tym, że potrzebujemy Bożej mądrości. Zawsze powinniśmy pamiętać o rychłym powrocie naszego Pana i dostrzegać indywidualne dzieło, które mamy do wykonania. Z pomocą ducha świętego mamy opierać się naturalnym skłonnościom do zła oraz usuwać z życia każdy niechrystusowy element. W ten sposób przygotujemy nasze serca na przyjęcie Bożego Błogosławieństwa, które udzieli nam łaski i doprowadzi nas do harmonii z wiarą Jezusa. Posłuchajcie mnie uważnie. Teraz jest czas, abyście padli na kolana. Teraz jest czas, żeby powiedzieć, Boże, zbadaj moje serce i sprawdź, czy jest w nim cokolwiek złego. Obmyj mnie, oczyść mnie, obmyj mnie Hizopem, oczyść świątynię. Jeśli jest cokolwiek, co jest nieodpowiednie, naprostuj to. Pokaż mi i pomóż mi to zmienić, tak. Aby się odpowiednio przygotować, lud otrzymał wielkie korzyści w postaci ostrzeżeń i zaleceń przekazanych za pośrednictwem Ducha Bożego. Dziś jest tyle różnych informacji. Jak żyć, panie Boże? Czytaj słowo Boże. Jak mam się zmienić, żeby móc radzić sobie z tym, co się dzieje na świecie? Czytaj słowo Boże. Z powodu rosnącej mocy pokus szatana czasy, w których żyjemy, są pełne niebezpieczeństw dla dzieci Bożych. Musimy stale uczyć się o wielkim nauczycielu, aby każdy krok był zrobiony w pewności i sprawiedliwości. Otwierają się przed nami wspaniałe sceny i w tym czasie musi powstać żywe świadectwo w życiu wiernego ludu Bożego. Świat musi zobaczyć, że w tym czasie, w którym zło panuje ze wszystkich stron, jest jeszcze lud, który nie dąży za własnym dobrobytem, a stara się czynić wolę Bożą. Ludzie muszą to zobaczyć. Muszą zobaczyć, dlaczego jesteś inny. Dlaczego robisz to, co robisz? Nie wiesz, że zwracasz na siebie uwagę? Czy nie tak właśnie uczynił Abraham, gdy zabrał na to wzgórze Izaka? Lud, w którego sercach i życiu jest zapisane prawo Boże. Przed nami silne pokusy i trudne próby. Lud, który przestrzega przykazania Boże, ma przygotować się na ten czas prób, osiągając głębsze zrozumienie Bożych spraw. Musi uzyskać praktyczną wiedzę na temat sprawiedliwości Chrystusa. Następujące słowa nie są kierowane tylko do niewierzących, ale również do członków Kościoła. Szukajcie Pana dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go dopóki jest blisko. To dzieło, które każdy ma wykonać. Nie mogę Cię prosić o to, żebyś rozwiązał mój problem. Mogę poprosić Cię o porady, ale nie mogę Cię poprosić o rozwiązanie mojego problemu. Gdy chodzi o nasze decyzje, możemy tak, jak mówisz, poprosić o porady, ale ostatecznie to my powinniśmy być na kolanach przed Bogiem. Dokładnie. 1 Jana 5, 3 Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Jeśli tego nie rozumiemy i mówimy, że nie da się przestrzegać przykazań, to robimy z Boga kłamce. On ich przestrzegał i obiecał, że umożliwi nam ich przestrzeganie. Malachiasza 3:6. Zaiste ja, pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Przymierze nigdy nie uległo zmianie. Niuanse się zmieniły zgodnie z biegiem czasu. Żyjemy w czasie, w którym Bóg stał się sednem. Pojawia się dodatkowy element usprawiedliwienia z wiary, z którym szatan już od samego początku walczy. Niech Bóg da nam mądrość przez sprawiedliwość Chrystusa, byśmy mogli przestrzegać przykazań i przyprowadzić ludzi do Jego domu łaski Módlmy się Niebieński Ojcze, dziękujemy Ci za przymierze Dziękujemy Ci za to, że Nowe Przymierze opiera się na lepszych obietnicach i sprawisz, że zrobimy wszystko, czego wymaga od nas przymierze, jeśli uniżymy się przed Tobą i uzmysłowimy sobie własną niegodziwość i ludzką słabość, i wykorzystamy tę siłę poprzez wiarę, byśmy mogli stać się wojskiem z uniesionymi sztandarami. Niech Boże prawo zostanie zapisane w naszych sercach, tak jak Ty nam to obiecałeś. W imieniu Jezusa. Amen.